Siema, siema, z tej strony pomidor.pl. Słuchajcie, tak, nagrywam teraz wam głos w postprodukcji, dlatego że mam pewne informacje. Otóż przed tą sesją, którą teraz będziecie widzieć, postanowiłem, że wrócę do niektórych poziomów, by pokazać wam ukryte klejnoty, które można było zdobyć od razu, tylko że ja na początku nie znałem jakby lokacji tych klejnotów, więc powiedzmy, że w postprodukcji teraz zobaczycie krótki montaż albo krótkie fragmenty, jak dostać się do danej sekwencji poziomu i jak zdobyć ukryty klejnot w danym poziomie. Tam trochę tego jest i też przy okazji pokazałem tam jakieś chyba easter eggi z tego, co mniej więcej pamiętam, ale no mówię, tutaj nie mam już pewności, dlatego że nagrywałem to w większości z jakiś tydzień temu, tak więc enjoy! I potem widzimy się normalnie w sesji nagraniowej. Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash Bandicoot 4 It's About Time, albo Najwyższy Czas, zagrajmy wy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji, tylko czekajcie. Formalności są takie, że musiałem sobie drzwiczki zamknąć, ale już jest wszystko git. Poprzednim razem, moi kochani, zwiedziliśmy wymiar Egiptu 88 milionów lat przed naszą erą. Oraz ogarnęliśmy sobie wymiar 11, czyli dwa takie w sumie wymiary, które były dosyć ciekawe pod względem gameplayu, ponieważ nie powiem, że nie, ale sprawiły mi największy problem, zwłaszcza wymiar 11. I cóż, dzisiaj zgodnie z obietnicą lecimy sobie z kolejnymi wymiarami i kto wie, może dzisiaj nawet gierkę skończymy, w sensie pod względem fabuły oczywiście, bo jeszcze takie 106% to raczej się nam nie uda. I teraz tak, jak widzicie, tutaj po mojej dosłownie lewej jest taki znaczek z trupią czaszką złotą. To jest tak zwany challenge, który powoduje, że możemy zdobyć 106%. Na czym on polega, pewnie się zapytacie. Otóż polega on na tym, że aby zdobyć 106% w tej gierce, musicie przejść wszystkie poziomy w grze bez zginięcia.
i robiąc przy okazji 100%, czyli zdobywając wszystkie skrzynki. Jest to bardzo hardkorowy challenge na stop 6% i na chwilę obecną udało mi się zebrać 14x38 takich statuetek. Więc jest to niewątpliwie trudny challenge i chcę się jak najbardziej jego podjąć. Dobrze, moi drodzy, formalności mamy za sobą, przechodzimy do orbity Bermuguli. Tutaj jakby data nie znana. Gotowy do startu, jedziemy z koksem. Jak najbardziej również będziemy chcieli zdobyć tutaj oczywiście kasetę VHS-ową albo retrospekcyjną, jak chcemy sobie ją nazwać. W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale na jednym z ekranów ładowania był widoczny wygląd starego Nitro, czyli zamiast napisu Nitro to po prostu literka N, co jest dla mnie mega dziwne, bo ja szczerze nie lubiłem starego wyglądu Nitro. Dingo Dial. Easy, chums. If I was here to fight, you'd be Cactus. He's with me. Found him lost out there. Caught him up on the whole time-space, you know, thing. Yeah, just trying to get home. I was enjoying the retired life, see? Got it. Our bad guys had a change of heart, too. Bad guy? Silence, whelp. But, sir! You try my patience, Oxide. But, no, no. I'm sure this insect knows how to obey an order. Entropy! Take your ship to planet Bermugula and be on the lookout for ships approaching the Rift Generator. We can't afford any unwanted visitors. At once, your foulness! You manage our affairs with such poise. Naturally, as do you. Ah. Ugh. Oh, ugh. Barf. Wątek miłosny między entropi a entropią. Oj, moi drodzy, to jest po prostu coś mega śmiesznego. Czekajcie chwilę, tylko jedną rzecz tutaj ogarnę. O Jezu. Halo. No ale ja teraz nagrywam. Potem pogadamy, dobra? No, dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, powiem wam szczerze, z tej cutscenki śmieszna rzecz, która się wydarzyła, to jest to, że pojawiła się tutaj żeńska wersja tego, Entropiego, pod imieniem Entropia. I widać, że tutaj mamy, kurde, jakiś wątek miłosny między Entropim a tą Entropią. Widać, że kurde, oboje na siebie lecą. Ale z tego chyba dzieci nie będzie, tak mi się wydaje. A, no i poprzednim razem udało nam się również zdobyć ostatnią maskę kwantową pod nazwą Ika Ika, która oczywiście powoduje to, że możemy odwrócić sobie grawitację, jak zresztą widzicie. No, sorki, że się tak wyciszyłem, ale teraz właśnie sobie słuchałem tutaj soundtracku, który jest oczywiście jak najbardziej epicki. I tak, nie pominę tego, teraz będę musiał na chwilę kamerkę wyłączyć. Uwaga, 3, 2, 1. Nie pominę oczywiście tego, że mamy tutaj Evil Twins, którzy są dosłownym easter eggiem nawiązującym do Crasha Twin Sanity. Więc no, siema papuszki, nie do złączki, co tam u was? Dobra, wracamy już oczywiście do normalnego grania i komentowania. Tutaj w ogóle zastanawiają mnie przeciwnicy, bo to są rybopodobne cosie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to ciężko jest nazwać jakby jakąś jaszczurką czy czymkolwiek.
Mamy tutaj również postacie, które są bardzo przypominające sługusami tego, Oxide'a, którzy mogą ziać, znaczy ziać, to bardzo dziwnie brzmi, mogą manipulować prądem, dlatego lepiej na nich uważać, bo oczywiście może to się wszystko źle skończyć, wszyscy wiemy o co chodzi. Dobrze, tu było jak najbardziej skok przemyślany. I teraz robimy tak, że zdobywamy Ike i patrzymy, co tutaj mamy do zdobycia. O, dokładnie tak. Teraz stajemy tutaj, myk. I lecimy w dół. Jak najbardziej tak. No i tutaj niestety nie wyszło, co za tym idzie. Przepuściłem szansę na zdobycie taśmy retrospekcyjnej. Wielka szkoda. Szkoda, że tak się stało. Myślałem, że mi się uda, aczkolwiek no nie pykło. Podejrzewam, że ta taśma retrospekcyjna będzie tutaj za niedługo, więc to tylko kwestia czasu. Szkoda, że nie możemy robić tak, że na przykład zdobędziemy tą taśmę retrospekcyjną i wychodzimy z poziomu i możemy już jakby wiecie kontynuować sobie dalej. I też przy okazji nie mamy już możliwości zdobycia tego całego reliktu złotego, co powoduje, że byśmy ani razu nie zginęli w danej planszy. Szkoda. Ciekawe, gdzie jest ta taśma retrospekcyjna. No, swoją drogą tutaj jeszcze Nitrous Oxide się pojawia, co mogliście oczywiście zobaczyć i cieszy mnie szczerze jego debiut, bo to tylko pokazuje, że twórcy nie zapomnieli o jego postaci. To jest bardzo w sumie fajne, mimo że on był takim czarnym charakterem w Team Racing i w Team Racing Nitro Fueled, to jednak fajne jest to, że jednak oni mimo co pamiętają, bo mogło być tak, że równie dobrze mogli o nim zapomnieć. O dobra, straciłem teraz aku, więc mamy troszeczkę problem. Aczkolwiek mi się wydaje, że to jest też do ogarnięcia jak najbardziej, tylko trzeba po prostu dobrze ogarniać jakby te całe skoki. I teraz sekwencja, z którą miałem problem na livestreamie, z tego co pamiętam. Ale zaliczyłem ją za pierwszym razem, tak więc easy. I dalej tej taśmy retrospekcyjnej nie widzę. Oj, dobra, to już dałem dupy. To już mogę się pożegnać z klejnotem za 3 śmierci. Niestety. Zwaliłem. Wiecie co? W ogóle zmniejszę sobie trochę ten mikrofon. O, zróbmy coś takiego, żeby też nie było, że mikrofon mi mordę zasłania. Bo jednak nie na tym to polega. I kurde, za każdym razem muszę się nadzieć na ten strzał. Ja to muszę tak synchronizować, żeby właśnie nie było takich błędów. Bo to jest bardzo słabe, moim skromnym zdaniem. Okej, pominięty typo. Ten też. Aha, dobra. Tutaj się mi dedło. I teraz mamy maskę, dobra. To maska nam trochę dupę uratuje. Raczej mogła uratować, ale tego nie zrobiła. Bo sam się wplątałem w to bagno.
No ale teraz mamy tutaj checkpoint, więc jest easy. Zastanawia mnie dalej jeden fakt, że mamy dopiero 106 na 189 skrzynek. A gdzie tutaj są pozostałe klejnoty, które powinienem zdobyć? A ich nie mam. To jest bardzo zastanawiające. Chyba gdzieś pominąłem ten, rundę bonusową. W ogóle ja robiłem rundę czy nie? Bo ja nie pamiętam już. Chyba nie robiłem rundy bonusowej. No nie robiłem. Bo gdybym robił, to bym od razu miał tutaj wszystkie te skrzyneczki zebrane. Oj, tutaj bardzo słabo na sam początek poziom poszedł, bo mam tylko dwa klejnoty za 40% i 60% wampasów, więc... Możemy się już pożegnać z tym poziomem. Trochę lipa, wciul, nie powiem, że nie. Dobra, co tu mamy następne? Poziom korteksa i poziom retrospekcyjny. Dobra, to może w ramach rozluźnienia zróbmy ostatni poziom retrospekcyjny, który tam zdobyłem, w sensie kasetę, której jeszcze nie pokazałem. I to jest test skocznych skrzynek Nitro. Rozpoczynamy ten poziom. Zobaczmy, o co tutaj z nim chodzi. Jestem, powiem szczerze, bardzo ciekaw. Ciekawe, jaka tutaj nutka będzie w tyle leciała z klasycznego Crasha. Jestem też bardzo ciekawy tego. Start. 24 grudnia 1996. 20:39. O kurde. Ej, co to jest za wynalazek? To od razu się zmienia w skrzynkę Nitro. O kurde. Ej, to może zróbmy tak, żeby te skrzynki Nitro się ten pozmieniały. Ej, to jest dobra rozkmina, bo dzięki temu będziemy mogli od razu z tym detonatorem zniszczyć wszystko. Tak na dobrą sprawę. Ale numer. Ej, ja nie sądziłem, że coś takiego będzie miało miejsce. O kurde. To ci dopiero ciekawostka. To ile tutaj nitrosów będzie na tej planszy, to ja się nie zdziwię, jak większość tej planszy będzie właśnie polegała na tych nitrosach. Wiadomo, no sama nazwa mówi za siebie, że to jest test skocznych skrzynek Nitro, nie? Ale z drugiej strony to mimo co zastanawiające jest. Dobrze, chyba dobrze to wszystko ogarnąłem. Te witraże, kurde, z mordą Korteksa też są spoko. Aha, dobra. Czyli to trzeba zrobić teraz tak, żeby... O, coś takiego zrobić. Tylko żeby wszystkie te skrzynki tutaj odblokować, żeby nie było właśnie tak, że... To będzie na takiej zasadzie, że... O, coś takiego można zrobić. Tylko lepiej od dołu zacząć, mimo co. My to ogarniemy zaraz, spokojnie. Myk! 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 The subject's hair has impressive volume and shine. And that bounce! Pedrio, I wish to try whatever pet shampoo our furry friend uses.
My follicles are simply decaying. Myk! 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 Dokładnie tak. O to mi właśnie chodziło. Tak to powinienem od początku zrobić. Myk! 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 Kurnie! O nie! Chyba nie wszystko teraz zdobędę, tak mi się wydaje. No, nie wszystko zdobędę, bo to od razu te. Chyba, że... Właśnie lepiej od początku to zacząć. Kurde, znowu od tego. Ja pierdzielę, no. A właśnie, gdybym zrobił trochę inaczej... Chociaż nie, dobra, bo gdybym teraz zniszczył detonatorem nitro, no to wtedy by te skrzynki się z kolei nie zniszczyły. Dobra, udało się, doskoczyliśmy. Yes! Yes! Udało się! Rozbite wszystkie skrzynki. Oh my god, ale te poziomy robią się coraz trudniejsze. Masakra! Masakra, moi drodzy. O Jezus Maria, ale te poziomy robią się coraz trudniejsze. Ale to będzie, kurde, oranie mózgu, nie? Pasażer na gapę, czas na kolejny poziom orbity Bermuguli. W ogóle mam taką ciekawostkę związaną z orbitą Bermuguli. Nie wiem, czy wiecie, ale ciekawostka jest taka, że ponoć ta orbita mieści się gdzieś niedaleko lub w centrum Gasmoxi, czyli... Analogiczna sytuacja jest taka, że przykładowo jak mieszkamy w Polsce, mówię tutaj o kraju, i mieszkamy w województwach jakichś tam, na przykład pomorskim, podlaskim, czy dolnośląskim, czy jakimś innym. I'll handle this. But... we're a team. Oi! What'd I miss?